Tutaj na podstawie pańskich relacji zrobiłem tutaj taki już w miarę dokładny rysunek tego pojazdu. Tak Czy jest. to tak? Tak jest jak ten budyneczek, czyli ten samochód powietrzny. Ten... Czy widzi pan jakiś szczegół tutaj, który można by było jeszcze zmienić, żeby to było bardziej sprawa jeszcze tych... A tutaj jest też ta sama sprawa tych osób, mojego tak? widzenia, oczy są skośne. Tutaj proszę pana są, tylko mieli o tutaj takie troszkę wystane te kości. Także ten jest bardziej podobny trochę w budowie, ten tak? jest więcej podobny. Jak się ubrałem, to mi skazano wyjść. Wskazał rynku, żeby se pójść. To ja już miałem nogę postawić na ten pojazdek, na tę windeczkę. Ale się odwróciłem do nich, już miałem czapkę na głowie, odwróciłem się do nich i powiedziałem do widzenia. Troszkę się tak ukłoniłem. Wszyscy patrzyli na mnie, wszystka cztery. I również oni się ukłonili. Stanąłem na ten pojazd i zjechałem na dół. I poszłem do konia. No koń troszkę odciągnął, tam na boku stał. No siadłem na ten wóz i jadąc, to ten koń, czyli ta klacz po samych tych drzewach, bo tu była na tej drożynce, a później się bała tego pojazdu, to był jednak, jak milicja przyjechała, to widziała ten koń po samych tych łyszynkach. Bo się bał tego pojazdu. Żeby nie te olszyny, to bym jeszcze może dalej poleciał, tylko że tam nie miał gdzie wpaść. I nazad skręciłem poza pojazdem na drożynkę tę samą. To się obejrzałem tam z 15 kroków, gdy odjechałem, to jeszcze widziałem stał ten pojazd. A później, no to już nie widziałem, bo to już skręca się na prawo, poza te olszynki, a śpieszyłem się do domu. Bo chciałem pokazać swoim chłopakom. No, przyjechał i konia zostawił, nawet czy tam klacz zostawił, przyszedł i stanął sobie tak jak ja teraz o taką mieszkaniu i pyta się, czy gdzie chłopaki. A ja mówię, dopiero tu były, mówię, tam na podwórzu musi są o taką. Mówię, bo co się stało? Ja taka przyjęta stale jestem. Co się stało? A nic, bo by poszli o tam za brzeziny, to by zobaczyli, mówi, takich ludzi, potworów jakich. I taki jakiś pojazd w górze mówił o tak. No jak ja usłyszałem o tym, tak ojciec mówił, że jakieś są cudowne ludzie zielone, jakieś mają twarze czy ręce i w górze jakiś pojazd. Ja z początku to myślałem, że może harcerze sobie rozwinęli te namioty, ale jeżeli usłyszałem te, że w powietrzu jest pojazd, to już wiedziałem, że coś innego musi być. Więc też wybiegłem do sąsiada i poszliśmy po prostu prędko. Doszliśmy tam, nic nie było, tylko żeśmy na rosie, na trawie odróżnialiśmy w jednym kierunku, w drugim i w trzecim ślady. Następnieśmy szli za tymi śladami, więc tam gdzieś taki strumyk płynął dalej, jakieś już 200 metrów, ale po rosie żeśmy całkowicie szli za tymi śladami dalej. I jakby przeskakiwane było przez ten strumyk, no to na błocie się odbiły te widocznie odciski tych śladów. No to milicja, jak przyjechała, to od razu wyśmiali się z tego i stwierdzili, że albo ojciec był pijany, względnie, że zasnął. Ojciec w ogóle wód nie pije i wiem, że nie mógł być w ogóle pijany. Kilka osób, co mogę wymienić, co byli razem ze mną, te ślady oglądali. Byłem tam na tym miejscu i widziałem te ślady. Był ślad, no nie, prostokąta, no nie takiego. Przykładałem swojego buta tam. To było większe. Środek od spodu był wklęśnięty, no nie? Poleciałem z nimi, prawda, ale tam już nie widziałem nic. Aby były ślady, prawda, po rosie, człowiece. Był ślad jeden do żyta, drugi był, prawda, do tego, do łopca na się sąsiada, prawda? No i tam koń na się stał, było wyjedzone, trawa koń, wyjęte trawę. Właśnie w tej chwili smażyłam plac i tutaj usłyszałam straszny huk. Wyskoczyłam, chciałam zawołać dzieci, bo strasznie się przestraszyłam i wiedziałam po prostu, co się z nimi stało. I w tym momencie, gdy zaczęłam wołać Adasiu i Agnieszka, już ten momentalnie huk nadstał. I w tym czasie zaraz przyleciał Adaś z Agnieszką i zaczął mówić, że mamo, zobaczyłem dziwny samolot. Podobny był do autobusu.
Jak wyglądało to, co ty żeś zobaczył jak tam, jak autobus. Leciał? Jak autobus, tak? A jaki miało kolor to? Taki jak niebo. Aha, taki jak niebo, tak? I słuchaj, widziałeś tam jeszcze coś ciekawego? Co tam jeszcze zobaczyłeś? Miało jakieś okno, czy dużo okien, czy jedno? Jedno. A w tym oknie coś widziałeś? Mhm. A co tam było? A pilot siedział. Pilot siedział? Mhm. A pilot miał czapkę, czy nie miał? Miał. Miała? Jaką czapkę miał pilot? O, taką. Jaką taką? Taką jak pan, czy nie? Taką jak pan ma, tak? Mhm. Ona na uszy była, czy nie na uszy? Na uszy. A pobiegnij tam, pokaż, w którym miejscu żeś stał, jak żeś zobaczył ten dziwny taki autobus, co leciał w powietrzu. I pokaż rączką, jak żeś, gdzie to było. Tam, tak? Proszę powiedzieć, co pan widzi na tym obrazku? Ja na tym obrazku to się w ogóle nie orientuję. No ale jakieś szczegóły może pan potrafi rozpoznać? Nie. To proszę spróbować ułożyć jakąś historyjkę dotyczącą tego obrazku. Ale cóż, ja nie mam na to wykształcenia, ja nie mam na to pojęcia w ogóle o historyjce takiej. Jaka to jest liczba? To jest 8. A to? 6. A tutaj? 29, 57, 5, 3. Dobrze. Każdy mówi, że jakby to był ktoś inny, no to by nie wierzyli. A no ale Wolski to jest człowiek taki na miejscu, starszy i nic mu się nigdy takiego nie zdarzyło, żeby coś takie wymyślił sobie kiedyś. Nie powinien sobie zmyślić tego, bo przecież nigdy nie, na ten temat nigdy nic takich rzeczy nie mówił. Takimi interesami by się nigdy nie zajmował, byłaby nieprawda. Z punktu widzenia wiedzy ufologicznej są tu rzeczy zastanawiające. Słuchając opowieści pana Wolskiego, w której opisywał zachowanie się istot i wygląd, czułem się tak, jakbym czytał specjalistyczne czasopismo ufologiczne Flying Saucer Review, Limierdalnami i inne. Otóż opisy istot z UFO, które nadchodzą z całego świata, zgadzają się bardzo dobrze z relacją pana Wolskiego. Pozostaje dla mnie fascynującą zagadką, skąd ten rolnik mógł znać takie szczegóły jak skośne, ciągnące się nieco na boki twarzy oczy, opisywane bardzo często w raportach o UFO. Skąd znał wystające kości policzkowe nadające twarzy charakter orientalny, azjatycki? Skąd zielona skóra? Skąd czarne kombinezony jednoczęściowe, niepołączone żadnymi nitami, guzikami, eklerami? Skąd ten charakterystyczny dla istot z UFO żółty krąg z czerwoną w środku kropką? Są to sprawy, które zmuszają do myślenia i nie ma na to łatwej odpowiedzi. Muszę powiedzieć, że do badań psychologicznych pana Wolskiego z Emilcina przystępowałem ze sporą dozą sceptycyzmu. Jednakże w wyniku przeprowadzonych badań mogę wysunąć kilka stwierdzeń. Stwierdzenie pierwsze. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, żeby pan Wolski wprowadzał nas w błąd z pełną premedytacją. Nie miał potem ani motywacji, ani chyba możliwości. Stwierdzenie drugie. Wydaje mi się równie mało prawdopodobne, że pan Wolski został zaprogramowany przez kogoś dla składania fałszywych zeznań. Jest po prostu bardzo odporny na tego typu sugestie. Stwierdzenie trzecie. Wydaje mi się również mało prawdopodobne, aby przygoda, która spotkała pana Wolskiego, mogła być tworem chorobliwej psychiki. Pan Wolski nie wykazuje żadnych objawów choroby psychicznej, a stan jego psychiki jest lepszy niż w większości osób w jego wieku. Powstaje więc pytanie, co widział pan Wolski? I na to pytanie z psychologicznego punktu widzenia nie ma właściwie odpowiedzi. Pozwalam sobie jednak wysunąć stwierdzenie czwarte, że widział chyba coś niecodziennego, coś bardzo ciekawego. Co to mogło być? Nie wiem. Może padł ofiarą żartu, może zobaczył jakiś pojazd eksperymentalny, nieznany szerokiemu ogółowi, a może było to coś, co przekracza granice mojej
wyobraźni.